Hola! Tak jak wspominałem Wam w najpopularniejszym filmiku na moim kanale, lato w Saragosie potrafi być naprawdę gorące, bo temperatury przekraczać mogą grubo ponad 35 stopni. Dlatego też to właśnie latem najczęściej uciekam ze stolicy Aragonii. Uciekam albo na wybrzeże, albo w góry. Znacznie częściej w góry. A to dlatego, że po pierwsze jest tu bliżej, a po drugie dlatego, że tutejsze krystalicznie czyste rzeki i potoki oferują wodę nieco chłodniejszą niż ta w morzu. Dlatego tym razem wziąłem ze sobą małą kamerę po to, żebyście mogli towarzyszyć mi w spokojnym, niedzielnym, górskim, rzecznym spacerze. Zapraszam! Miejsce, do którego zabrałem Was tym razem, znane jest jako Salto de Bierche. Bierche to nazwa pobliskiego miasteczka, liczącego około 200 mieszkańców. Do jego największych atrakcji należy XVI-wieczny kościół świętego Jakuba oraz kaplica świętego Fruktuoza, w której zachowały się wczesnogotyckie malowidła naścienne. Część z nich podziwiać można m.in. w Muzeum Sztuki Katalonii oraz w Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Dumni mieszkańcy chętnie pokazują je turystom. My dotarliśmy tu jednak zbyt późno na zwiedzanie. W lokalnym barze zabrakło już nawet patatas bravas, a rozładowane baterie w kamerze sprawiły, że ujęcia z miasteczka dogrywałem już telefonem. Z kolei słówko salto oznacza w tym przypadku wodospad lub stopień wodny. Zapora wzniesiona na potrzeby dawnego młynu, a obecnie małej elektrowni, utworzyła tu naturalny basen. Latem wstęp na ten teren jest płatny. My trafiliśmy jednak na moment, w którym kąpielisko oficjalnie nie działało. Nie było też siatek zabezpieczających, a większość osób luźno traktowała ostrzeżenia przed podchodzeniem do krawędzi tamy i możliwymi osunięciami w dolnym biegu rzeki. Dla nas Salto de Bierche było jedynie wstępem do senderismo aquatico, bo właśnie takim mianem Hiszpanie określają wodne wędrówki. I wiem, że w tym momencie ktoś z Was właśnie pisze komentarz w stylu: ale dlaczego nie powiedziałeś, jak tam dojechać, albo dlaczego nie zostawiłeś wskazówek dla kogoś, kto chciałby znaleźć się w tym pięknym miejscu? Śpieszę z wyjaśnieniem. Otóż znajdujemy się około 20-25 minut drogi samochodem od miasteczka Alcázar, uznawanego za jedne z najpiękniejszych nie tylko w tej okolicy, ale w całej Hiszpanii. Ci, którzy śledzą ten kanał, wiedzą, że do Alcázar już Was zabrałem. I właśnie w tamtym filmiku znajdziecie dokładne instrukcje na temat tego, jak znaleźć się w tych okolicach. Strumyki, sadzawki oraz kąpieliska znajdziecie niemal w każdym hiszpańskim odpowiedniku naszego powiatu. Słówka klucze, które pomogą Wam w ich poszukiwaniu, goszczą właśnie na Waszych ekranach. A jeśli chcecie podszkolić swój hiszpański, to polecam kanał Hablo Español, prowadzony przez Oskara. Pamiętajcie jednak, że nie wszystkie miejsca o takich nazwach nadają się do kąpieli. Z drugiej strony, w przypadku najbardziej znanych sadzawek, okoliczne gminy mogą wymagać wcześniej rezerwacji wejściówki, miejsca parkingowego albo nawet zabraniać parkowania w godzinach nocnych i wieczornych. We wstępie wspomniałem też o krystalicznie czystej wodzie. Oczywiście chodziło mi o jej barwę i przejrzystość. W Pirenejach i okolicy wody są raczej czyste, ale nie polecam takich wypadów na dzień lub dwa po opadach deszczu. Wtedy większość rzek i strumieni przybiera kolor brunatny. Nie warto również pić wody z górskich potoków. W wielu przypadkach przepływają one przez pastwiska i mogą wywołać zatrucia pokarmowe. Przed samą wyprawą warto również zdobyć więcej opinii na temat interesującego nas miejsca. Szlak, którym właśnie wędrujemy, znalazłem na kilku blogach i stronach internetowych. Ich autorzy prezentowali go jako fragment dłuższej trasy widokowej, możliwej do pokonania nawet z dziećmi. Wbrew tym zapewnieniom, gdy rzeka zmieniła się w kanion, przejście skalistym zboczem wymagało sporo skupienia i ostrożności. I nie uważam, by było to bezpieczne miejsce na niedzielny spacerek. W dodatku na tym odcinku większość drogi pokonać musieliśmy poza nurtem rzeki, ponieważ ta okazywała się zbyt głęboka albo odpowiednia bardziej do uprawiania barranquismo,
Tym terminem określa się popularną w prepirenejach aktywność polegającą na pokonywaniu wodospadów i najbardziej rwących fragmentów rzek z użyciem odpowiedniej asekuracji. Choć planowaliśmy zajść dalej, wyprawę zakończyliśmy przy malowniczym osuwisku. Trochę nie ufaliśmy już informacjom o bezpiecznym przejściu stromą ścieżką wiodącą w górę. A poza tym, robiło się już późno. I tak dotarliśmy do miejsca, które przekracza zarówno moje możliwości sprzętowe, jak i umiejętności. Mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu. I z góry, jak zwykle, dziękuję za wszystkie łapki w górę, subskrypcje oraz komentarze, bo to właśnie dzięki nim razem tworzymy ten kanał. Nie zapomnijcie też wspomnieć mi o tym, czy po odcinku z Alcázar oraz tym odcinku Sierra de Guara jeszcze Wam się nie znudziła. Muchísimas gracias i hasta la próxima!